i mam wędla. Witajcie na kanale Sławek Enduro Vlog. Dziś ściągam koło, odkręcę tarczę hamulcową i zębatkę. No i trzeba będzie ściągnąć tą oponkę, zobaczyć jak tam ta dętka, co się z nią stało. I chyba wymienię tego dętkę jeszcze dalej, zobaczę z tymi szprychami, bo to jest roboty trochę, a w zimie nie będę miał co robić. Także ściągam na razie to, zobaczę co tam siedzi. No to wio. Rock on, blues man. Rock on, song. No i koło ściągnięte. I co? Ja tego sam nie zrobię. Ja to muszę dać komuś. Muszę dać do ściągnięcia oponę, bo nie mam małych łyżek, a tu trzeba chyba ze 4 łyżki by trzeba było. Bo to podobno nie tak łatwo nie schodzi, jak to się wydaje, jak w rowerze. Że cyk, śrubokrętem podważysz i to ściągniesz. Nie. Jeszcze nie próbowałem nawet, ale jak widziałem na filmikach, jak oni to ściągają, to nie tak łatwo ściągnąć tą oponę. Także dam to do zmiany. Szprychy zostawiam, bo nie będę się z tym bawił, bo to dużo schodzi. Kolega robi 5 godzin takie szprychy. No. Tylko zmienia oponkę, właśnie. Oponkę jakąś mam. Oponka jakaś jest. Tak, to oponka jest. Chyba większa. Sprawdzimy. Sprawdzimy bieżnik. Dziewięć, 16, 9, 22, 8, 30, 9, 30, 8, 65, tak samo odjechana jest. Ale wydaje się lepsza. Ale chyba nie jest lepsza. Zostawiam to, zedrę ją jeszcze, żeby była gorsza od tych, bo są takie same teraz. Są takie same, to zostawiam jeszcze tą, tylko dętkę wymienię. Właśnie sprawdzę, czy mam dętkę dobrą. To ta zostawię. To jest przód. Tu mam tył. No i dętkę tylko wymienię i ja zakładam, jademy dalej. Nie będę się bawił z tymi szprychami. Trzeba to zrobić, ale nie teraz. Wykończymy zabawę. No, to zawsze zapachy są. Ostra jazda. No i kółko ściągnięte. Zajęło mi to dokładnie 34 minuty. No, 35 minut. Ściągnięcie koła i ściągnięcie tarczy i zębatki. Tak wygląda ośka. Tu zawsze smaruję, żeby było nasmarowane. No i to by było na tyle dzisiaj. No to trzymajka się, do zobaczyska. Hej! Hej, hej!
skorzystam z okazji, którą i tak mam do roboty, koło, to sobie wyciągnąłem z kasku. Wyciągnąłem sobie z kasku wyściółkę. Tak to wygląda. Taki to bajer. Można sobie to wyprać teraz. Policzki. A czym to piorę? Piorę to szamponem dla dzieci. Szampon i dusz. Szampon i żel do mycia. Dla dzieci. Dlaczego dla dzieci? Bo to nie szczypie w oczy. Bo to jest oko. Żeby nie drażniło. Żeby w oczy nie drażniło. Dlatego dla dzieci taki szamponik. I do mycia. Delikatnie w rękach. Delikatnie tylko. Takie coś się odpina od kasku. A tutaj to się przywmucha, ale tego nie wyciągnę. Nie, tego nie wyciągnę. Tylko to co się da. Aha, i tego, tych pasków też nie wyciągnę. Musiałbym je odkręcić. Ale te paski to wezmę tak tylko w rękach, cyk, cyk, pod wodę. Żeby tam nie naleciało. No, i tu już nic więcej się nie ściągnie. Tak, to do prania. A tu jeszcze... Chciałbym pozdrowić jednego subskrybenta. Super bajka. O. Jakub Kawa pisze, jak mawiał wielki uczony Iskra, to jest Honda, do Hondy się nie zagląda. Superbike pisze, Sławek, dawaj na koło. No daję, będę dawał, ale kiedy to nie wiem. No, także Superbike'u na koło będzie, nie wiem kiedy, ale będzie. Kiedyś. No. Superbike MTB. No fajnie, że są takie mam młode kanały. Tak jak mój kanał też jest młody. Też zaczynam, uczę się, bawię się. I zachęcam młodych ludzi do kręcenia takich filmików, bo to jest super zabawa. Lepiej to niż coś innego robić. Bo to jest naprawdę super zabawa. Promować młodych ludzi. Zaraz to zrobię.